abyś wypełnił to pomieszczenie. Ale nie chodzi tylko o powietrze, ale chodzi, Panie, o nasze serca. Chodzi o nasze umysły. Boże, żebyś teraz, w tym momencie był obecny pośród nas. Prosiliśmy o to w pieśniach i wierzymy gorąco, bo nam to obiecałeś, że będziesz nam błogosławił, że będziesz pośród nas. Panie, chcemy teraz słuchać słów, które pochodzą od Ciebie. Chcemy teraz, Panie, słuchać, co masz nam do powiedzenia. Twoje słowo niech dotyka naszych serc, naszych umysłów. Panie, proszę Cię o to z całego serca, z całych sił. Świadomy swoich słabości, proszę Cię w imieniu Jezusa, abyś nam błogosławił. Amen. Drodzy bracia i siostry, kogo bardziej w życiu szanujemy? Kogo bardziej doceniamy? Kogo bardziej pamiętamy? Czy osoby, które wypowiadają słowa, ale nie ma w nich pokrycia? Czy osoby, które stosują półśrodki? Czy osoby, które zachęcają i pokazują swoim życiem, że trzeba działać konkretnie? Czy osoby, które idą na kompromis? Czy takie, które mają doskonały plan na coś? Czy są wymagający, czy są obojętni w tym, w jaki sposób chcą, żebyśmy działali? Myślę, że każdy z nas, ja przynajmniej mam ze swojego życia takie doświadczenie, że pamiętam twarze, może nie zawsze zapamiętam nazwiska osób, które wywarły na mnie ogromny wpływ, ale wpływ przez to, że były bardzo wymagające, że były nieprawdopodobnie wręcz, tak jak ja to nawet spostrzegam, zachłanne w tym takim przekazywaniu tego, co chcą osiągnąć i co chcą, żebym ja robił. Wiecie, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że osoby, które podnoszą nam, to powiedzmy delikatnie, ciśnienie w pracy, które są bardzo wymagające i często sprawiają, że no nieraz ciekną na łzy, tak pamiętam, tak było i w moim życiu. Są to osoby, które gdzieś tam wyrywają się, czy tam zapisują w naszej głowie jako te osoby mające ogromny na nas wpływ. Ale przez to, że przeżycia, które człowiek ma i to, na czym się koncentruje, bardzo często ma wpływ na to, jak myślę. I wszyscy wiemy, że negatywne wiadomości sprawiają, że ludzie ich łatwiej słuchają. Te dobre, takie, wiecie, bardziej lekkie, dla nas przyjemne, po prostu nie zawsze. I taki jest ten świat. Ale wiem jedno, że kiedy mówimy Słowo Boże, kiedy koncentrujemy się, żeby coś przekazać, zawsze mamy pierwowzór, zawsze mamy osobę, która jest w tej kwestii bezbłędna. Mamy Jezusa Chrystusa, który nigdy, przenigdy nie poszedł na kompromis. Który nigdy, przenigdy nie uległ ludzkim naciskom. Nigdy nie wahał się w swoich decyzjach. Zawsze był zdecydowany, zawsze był skoncentrowany na Ojcu. I wiem, że tak to jest, że wolelibyśmy złych rzeczy, czy takich negatywnych pod naszym kątem jakichś stwierdzeń uniknąć, ale nie zawsze się to da. Czasami są one potrzebne. Za chwilę, jeżeli macie Biblię, otwórzcie na Ewangelii Jana w 6 rozdziale. Przeczytam krótki fragment. I zanim do tego dojdziemy, chcę powiedzieć, że w 6 rozdziale ten fragment poprzedzają dwa niesamowite wydarzenia. Pierwszym było nakarmienie wielotysięcznego tłumu. Cud, który bardzo dobrze znamy i nauczany on jest już praktycznie od szkółki niedzielnej. Drugi cud to było chodzenie Jezusa po wodzie. Bardzo dwa znaczące wydarzenia. Ale po tych wydarzeniach następuje pewna sytuacja. I od 22 wersetu pozwólcie, że to przeczytam. Nazajutrz tłum stojący po drugiej stronie jeziora spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wszedł do łodzi razem ze swoimi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliżu tego miejsca, gdzie spożyto chleb, po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły do Tyberiady inne łodzie. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś?
Odpowiedzi Jezus rzekł im: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Ciekawa sytuacja. Podążam za Jezusem i tak myślę sobie, to jest chyba w porządku. Idę za Nim, chcę być blisko Niego, przecież to nie ma w tym nic złego. Ale na pytanie tłumu, które Jezus usłyszał, oni nie dostali odpowiedzi. Jezus to zripostował. Coś jest nie tak. To, że jesteście tutaj przy mnie, to, że idziecie za mną, to wcale nie świadczy, że wszystko jest w porządku. Wiele razy słyszeliśmy, że czas jest tym, co potrafi leczyć rany, prawda? Potrafi zagoić różne sytuacje, które gdzieś tam były w naszym życiu trudne. Że czasami czas jest potrzebny do rozwoju, że potrzebujemy czasu do różnego rodzaju czynności, rzeczy, które chcemy wykonać. I myślę, że czas był głównym powodem, dla którego Jezus powiedział to, co powiedział w tym ostatnim wersecie. Ponieważ jak przeczytacie pierwsze dwa wersety z tego szóstego rozdziału, to zobaczcie, co tu jest napisane. Potem Jezus udał się za jezioro Galilejskie czy Tyberiackie. Szedł za nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Kilkanaście wersetów wcześniej czytamy, że tłum szedł za nim, ponieważ widział to, co czynił Jezus. A chwilę później czytamy, że Jezus mówi do nich: nie idziecie za mną dlatego, że widzieliście znaki. Idziecie za mną dlatego, że chcecie chleba. I to z chleba do syta. Widzicie, czas sprawił, że nagle zmieniły się priorytety. Ci, którzy podążali za nim, nagle zaczęli, czy może nie koncentrowali się bardziej na tym, co robi Jezus, co mówi, ale na tym, że ojej, przecież On może nam dać bezpieczeństwo. On może nas nakarmić. On może coś w moim życiu zmienić. I wiecie, tak jak czytam taki fragment, to od razu przekładam to na swoje życie i zadaję sobie pytanie: a w którym miejscu ja jestem dzisiaj? Co tak naprawdę powoduje, że jestem w kościele? Co tak naprawdę sprawia, że czuję się bezpiecznie? Czy koncentruję się na właściwych rzeczach? Czy słowo, które mnie kiedyś do kościoła przyciągnęło pierwszy raz, które mnie wypełniło, czy taka realność Jezusa w moim życiu nie została gdzieś przez czas zagłuszona i że bardziej zacząłem się koncentrować na wygodzie, bardziej zacząłem jakby żyć takim, wiecie, takim ceremoniałem, rytuałem, że to wartość do kościoła, że trzeba, że wypada, że są tu moi przyjaciele. Czy być może szukam lepszego kościoła, albo większego, albo takiego, który będzie mi odpowiadał? A może czuję się już tak, jakbym pędził taką autostradą, wiecie, do nieba, bezpieczny, w jakimś wypaśnym samochodzie i to jest moim poczuciem bezpieczeństwa? A może staż, że kilkadziesiąt lat jestem już człowiekiem nowonarodzonym, że przez tyle lat chodzę do kościoła, że słyszałem mnóstwo kazań. Czy to weryfikuje, że ja idę do kościoła, czy coś innego? Biblia mówi, że życie nie jest takie proste, jakby nam się wydawało. Mateusza 7, 13, 14 czytamy: wchodźcie przez ciasną bramę, gdyż przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi do zguby. I wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Natomiast ciasna jest brama oraz wąska droga, która prowadzi do życia, i niewielu tych, którzy ją znajdują. Kiedy przychodzi taki czas, gdzie muszę skonfrontować swoje życie z Bożym Słowem, myślę, że takich momentów w życiu człowieka jest dużo. To czasami jest przełom roku, wiecie, nowy rok, jakieś obietnice, coś, co postanawiamy. Czasami wydarzenia z naszego życia, trudne czy też radosne, coś spowodują, że zaczynamy tym żyć, zaczynamy coś analizować. Czasami jakieś okrągłe rocznice, do których się zbliżamy. Czasami zmiana pracy, jakieś radykalne, wiecie, takie rzeczy, które mają na nas wpływ, sprawiają, że
zaczynamy coś analizować, zaczynamy myśleć i jakby chcemy rozpocząć nowy etap. Pomyślałem sobie, idź chłopie do lekarza. Taka pierwsza myśl, kiedy przeczytałem ten fragment, pomyślałem sobie, jest pewien czas na to, żeby się zbadać. Idź do lekarza. A po co idę do lekarza? Po to, żeby zrobić analizę tego, co ze mną się dzieje. Żeby analizę, wiecie, no, medyczną, wszelkiego rodzaju badania, pobierane są różne próbki, jesteśmy prześwietlani, wszystko ma jakiś konkretny cel. Poddaje się kontroli, poddaje praktycznie działanie mojego organizmu pod kontrolę kogoś, kto się na tym zna. Obserwuję siebie, czy pozwalam komuś obserwować moje zachowanie, moje życie. Ale jest to też czas na takie, można powiedzieć, kiedy stajesz twarzą w twarz z lekarzem, na takie przesłuchanie wręcz. Takie śledztwo i analiza twojego życia. Poprzez pytania i odpowiedzi można wiele uzyskać i usłyszeć. My jako chrześcijanie mamy ogromną odpowiedzialność. Odpowiedzialność przed samym sobą i odpowiedzialność przed osobami, które są wokół nas. A szczególnie przed tymi, którzy jeszcze nie znają Chrystusa. I myślę, że można to sobie zaplanować. Można myśleć o tym, aby od czasu do czasu się pozwolić Panu Bogu zbadać. W Psalmie 26:2 czytamy: zbadaj mnie, Panie, i doświadcz. Poddaj próbie me pragnienia i myśli. A w 139:23 wersecie też czytamy: badaj mnie, Boże, i poznaj me serce. Doświadcz i poznaj rozterki. Myślę, że jest to jakaś mądrość, że czasami w pracy jest nacisk, tak jak u mnie w firmie, że musiałem co roku poddawać się badaniu. I wiedziałem, że sprawdzą mi to, tamto, siamto, że kilka elementów zawsze z mojego funkcjonowania zostanie zbadane. Po to, żeby z jednej strony wyeliminować to, co złe, zaradzić, ale przede wszystkim, że jeżeli coś jest nie tak w moim życiu, żeby postawić diagnozę i zacząć działać. Więc kiedy mam już na tej tablicy podświetlanej czasami u lekarza swojego rentgena, kiedy zostałem prześwietlony, kiedy poddałem się jako człowiek wierzący Bogu, Jego Słowu, aby mnie prześwietliło, aby Bóg mi pokazał, co tak naprawdę widzimy w moim życiu, co widzę na tym zdjęciu rentgenowskim, aby poprawić, aby zdiagnozować. Wiecie, trzeba czasami pomyśleć sobie o całym swoim życiu. Czy jestem chory, czy nie jestem? Czy to, co robię i to moje takie wewnętrzne niby przeczucie, że idę za Jezusem, jest właściwe, czy nie? Czy moja motywacja jest niewłaściwa? Dlatego ważne jest, żebyśmy pozwolili Panu Bogu na diagnozę naszego życia, na ocenę naszego bycia, na też opinię Pana Boga na nasz temat. Boże Słowo to weryfikuje wszystko. I to jest zdumiewające, jak Pan Bóg jest konkretny, jak Pan Bóg jest precyzyjny. Żaden ziemski lekarz nie jest w stanie w 100% powiedzieć nam wszystkiego, co nam dolega, albo w jaki sposób naprawić swoje funkcjonowanie. Bóg jest lekarzem doskonałym. W Psalmie 33, od 13 do 15 wersetu czytamy, że Pan przygląda się nam z nieba. On widzi wszystkich ludzi z miejsca, gdzie przebywa, przypatruje się mieszkańcom ziemi. On, który ukształtował serca każdego z nich i który ocenia ich każde posunięcie. Wiecie, czasem nam się wydaje, że dużo wiemy. Czasem nam się wydaje, że coś osiągnęliśmy. Ale to czasem to jest nie nas pomyłką. Od jakiegoś czasu, od kilku miesięcy analizuję Stary Testament. Czytam codziennie jakieś fragmenty. I wiecie, tak czasami mam wrażenie, że tak wiele rzeczy przeoczyłem w swoim chodzeniu z Bogiem. I się zastanawiam, jak to jest możliwe, że koncentrowałem się czasem na jakimś drobiazgu i tego drobiazgu szukałem w całej Biblii, skacząc gdzieś, szukając potwierdzenia na jakieś moje myśli. A tak naprawdę, pędząc tą autostradą szeroką,
Po drodze omijałem mnóstwo wskazówek, które Pan Bóg mi dawał podczas tej drogi. Jakże ważne jest, aby czasami wyhamować i zobaczyć to, co Bóg do nas mówi. Zobaczyć drogowskazy, które są. Jeżeli będę pędził autostradą, nie wiem, 200-300 km na godzinę, bo są tacy, co tak pędzą, można to zobaczyć w internecie, nie będę się koncentrował na znakach, na informacjach. Nie będę miał na to czasu. Będę tylko gdzieś starał się pędzić i próbować bezpiecznie dotrzeć na miejsce. I wiemy o tym, że Słowo Boże potrafi wszystko zweryfikować. Hebrajczyków 4:12. Gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz. Przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Zdolne jest osądzić zamysły i zamiary serca. A w Rzymian jest napisane: mówię bowiem każdemu z was na mocy danej mi łaski, abym nie miał o sobie mniemania wyższego niż należy. Niech każdy ocenia siebie rozsądnie, zgodnie z tym, co mu Bóg wytyczył w mierze wiary. Boże Słowo zawsze zweryfikuje miejsce, w którym jestem. Bo taki jest Bóg. Tylko potrzebujemy do Niego sięgnąć. Potrzebujemy sobie zaplanować, że w tym i w tym momencie mojego życia idę do lekarza. Że w tym i w tym momencie mojego życia chcę stanąć twarzą w twarz z najlepszym lekarzem i żeby on zweryfikował moje zdrowie. Moje zdrowie. I zaczyna się potem proces leczenia. Bo najczęściej jest tak, że człowiek jest skłonny upaść, człowiek robi błędy, nie jest doskonały. Więc usuwanie błędów, nieprawidłowości, jakieś nanoszenie poprawek jest bardzo ważnym elementem w naszym życiu. Również w życiu chrześcijańskim, albo przede wszystkim chrześcijańskim. Wiecie, dwa dni temu jechałem na narty, korzystałem z GPS-a. Kiedy jedziesz drogą taką jakąś główną, jest wszystko jasne. Są drogowskazy, GPS działa, ale kiedy wjedziesz w jakąś dziurę, w sensie jakąś dolinkę, albo miejscowość, która jest jakąś wsią, to zaczynasz się gubić. GPS nie działa i nie masz wyjścia. Musisz się zatrzymać. Musisz skorygować. Musisz zweryfikować, w jakim miejscu jesteś. Jest to potrzebne i niezbędne, żeby dotrzeć na miejsce. Żeby nie zbłądzić. Nie zawsze wszystko się udaje tak, że pędzimy i dojeżdżamy do celu. Musimy weryfikować, musimy korygować to, co się dzieje wokół nas. Nadawanie właściwego tonu mojemu życiu, czy nastrajanie mnie na Boży głos, na to, co Bóg chce uczynić w moim życiu, jest bardzo ważne. Jest wiele przykładów takich z życia, gdzie pewne urządzenia wymagają legalizacji, kalibracji, wszelkiego rodzaju mierniki, ale też instrumenty muzyczne. I kiedy jesienią zeszłego roku miałem odebrać wiolonczelę do mojej córki, zanim pojechałem pierwszy raz ten instrument wziąć, przez 10 minut telefonicznie dostawałem instrukcję, co muszę zrobić, albo jak się przygotować, żeby ten instrument otrzymać. Pierwsze pytanie: a czy macie Państwo jakiś stary kocyk? Myślę, na co kocyk? Ano, Pani mi tłumaczy, żeby owinąć instrument, żeby potem, kiedy będzie w futerale, był zabezpieczony. A pytanie było drugie: a czy jest możliwość, że w aucie będzie temperatura pokojowa? Myślę, o co chodzi? Ona mówi: ano po to, że jest jesień, jest zimno i z tym instrumentem trzeba natychmiast przejść z budynku do auta, które jest ciepłe, żeby ono nie straciło swojej temperatury, żeby się nie rozstroiło i żeby było po prostu zabezpieczone. Potem jakieś inne instrukcje, że struny muszą być na górze, że przechodząc do domu natychmiast też się nie należy go otwierać futerału i wyciągać, bo może być jakiś tam szok temperaturowy. Myślę, ludzie, to jest poważna sprawa, taki instrument. I to, do czego się przygotowujemy, to nie jest byle co. I wiecie, skoro w świecie tak czasami ludzie przykładają dużą uwagę do tego, żeby coś skalibrować, coś nastroić, to tym bardziej my, jako ludzie wierzący, powinniśmy się nastrajać i kalibrować się z Bogiem.
Wiecie, kojarzycie na pewno, być może wielu z was było na jakichś koncertach albo gdzieś oglądało. W orkiestrze jest mnóstwo ludzi, mnóstwo instrumentów. Przed koncertem, zanim on się zacznie, jest jeden wielki harmider, prawda? Są jakieś tam piski, jakieś tam uderzenia, jakieś tam... Każdy coś robi przy instrumencie. Jest po prostu jeden wielki hałas i taki szmer. Potem wszystko ucicha i nagle zaczyna grać. Wiecie, co sobie pomyślałem? Jak tak patrzę na orkiestrę, wiemy o tym, że w pierwszym rzędzie są soliści, jest gdzieś tam za nimi chórek. Są takie instrumenty, które tak się pięknie eksponują. Jakieś harfy, jakieś, wiecie, wiolonczele, skrzypce, gitarę. I potem gdzieś tam dalej pojawiają się różne inne instrumenty. Są i bębny, ale są i cymbały. I tak sobie myślę, Panie Boże, może takim cymbałem chociaż w Twojej orkiestrze chciałbym być. Albo takim gościem, który będzie miał taki choćby trójkącik. Mogę tam gdzieś z tyłu stać. Ale bylebym był, Panie, w Twojej orkiestrze. Nie wiem, czy kiedyś oglądaliście koncert noworoczny z Wiednia. My z żoną oglądamy rok w rok. To jest taka już nasza tradycja. Ale powiem wam, można zauważyć czasami fajną sprawę. Pięknie wykonywany jest utwór przez kilka minut. Wszyscy fantastycznie grają. Wszyscy są pięknie wystrojeni. Po prostu wszystko tak cudownie brzmi. I pokazywani są ci wykonawcy. A na samym końcu kamera kierowana jest na jednego gościa, który stoi z takim trójkącikiem, wiecie. I ma za zadanie, jak się kończy utwór, zrobić tylko takie tym. I zgadnijcie, co się wtedy na sali dzieje, jak się skończy ten utwór. Jest po prostu wrzawa. Wszyscy tam biją brawo, klaskają, cieszą się, jest takie poruszenie całe. Dziękują za to, co usłyszeli. I pomyślcie sobie o takim gościu, który właśnie uderzył w ten trójkącik i ten jeden ostatni dźwięk dał. Czy to nie jest piękne? Czy to nie ma się wtedy wrażenia, że wszyscy grali, ale klaskają tylko mi po tym ostatnim uderzeniu, po tym ostatnim gongu? I tak sobie myślę, kto wie, czy tak nie jest w Bożej orkiestrze, że czasami widzimy ludzi za kazanicą, widzimy gdzieś przed wielkimi tłumami, kiedy nauczają, kiedy wykonują różne rzeczy. Ale są też tacy, którzy są gdzieś być może zamknięci w domach, tak zwanym, nam się to wydaje, drugim szeregu. I w takich naszych ludzkich oczach by ktoś powiedział, no nie wiadomo, co oni robią. A może ten ktoś nie może nic innego robić, nie może już chodzić, ale może tylko na kolanach się modlić. I może Pan Bóg kiedyś taką osobę właśnie w tej orkiestrze Bożej wyróżni w ten sposób, że ten ostatni gong, ostatni dźwięk będzie należał do niej i wszyscy będą wokół bili brawo za to, co ta osoba zrobiła. Bo do tego była powołana. Bo każdy z nas jest powołany do tego, by dzierżyć w swoich dłoniach inny instrument. Bo takie mamy dary, różne są dary. Wiemy o tym, słyszeliśmy o tym wielokrotnie. Więc pozwólmy Panu Bogu się nastroić na Jego głos, na Jego słowo. Pozwólmy autorowi Bożego stworzenia, czyli nas. My zostaliśmy stworzeni, jesteśmy Bożym stworzeniem. Biblia mówi, że zostaliśmy stworzeni doskonale, że wszystko, co Bóg stworzył, było dobre. Na konferencji dla mężczyzn słyszałem pierwszy raz w życiu, w zeszłym roku, czyli mając 49 lat, że kryzys wieku średniego jest od Boga. Że kryzys wieku średniego, tak zwany, jest zaplanowany perfekcyjnie przez Boga. Po to, żeby facet miał czas na refleksję. Po to, żeby facet doświadczył, że okej, jest za mną jakiś okres, ale tak naprawdę przede mną jeszcze kolejna część życia. Żeby na nowo zacząć marzyć, żeby na nowo zacząć żyć. Oczywiście to, co w świecie jest bardziej promowane, to upadki. To, że przy tak zwanej okazji wielu ludziom, jak to mówią, czasami odbija, że się różne złe rzeczy dzieją. Ale, kochani, to też pochodzi od Boga. I taka jest prawda. Zostaliśmy stworzeni przez doskonałego Stwórcę, ale potrzebujemy od czasu do czasu zrobić korektę w swoim życiu.
Psalm 18:31. Oto Bóg, Jego droga jest doskonała. Słowa Pana godne zaufania. On jest tarczą dla wszystkich, którzy się Nim ochronią. Współpracujmy z naszym lekarzem. Współpracujmy z naszym Bogiem. I przyjmijmy zalecenia, które ma dla nas architekt, które ma dla nas najlepszy lekarz. Dalej, w tym fragmencie, który już przeczytaliśmy, Jezus mówi tak. Tak jakby podsumowuje to, co powiedział przed chwilą i podsumowuje stan, w jakim i po co oni przyszli za Jezusem. Przepłynęli przez to jezioro. Zabiegacie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego, cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? Jezus odpowiadając rzekł do nich, na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. No to tu jest problem. Czyli nie to, że mogę dostać coś materialnie, nie to, że mogę się dobrze czuć, ale Chrystus, za którym mam podążać, Jego Słowo, aby poprzez podążanie za Chrystusem poznać Boga, poznać Ojca. Jezus powiedział potem w 35 wersecie, jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Potrzebuję przyjąć chleb życia. Potrzebuję słowa, jak lekarstwa do swojego życia. Po to, żebym stanął na nogi. Po to, żebym być może uleczył swoje chore oko, które nie dostrzega drugiego człowieka, nie dostrzega tych trudnych rzeczy w życiu, ale staram się ich nie widzieć. A może powinienem wyleczyć swoje uszy po to, żeby słyszeć czyjeś wołanie, czyjś głos pomocy, ratunku. Jest mi ciężko, jest mi trudno, jestem samotny, jestem samotna. A może powinienem wyleczyć swoją nogę, żeby wstając z łóżka nie mówić, ojejku, coś mi się uwiera, nie mogę iść na ewangelizację, nie mogę się rozdawać Biblii. A może rękę, żeby zacząć działać, żeby zacząć czynić. Tego nie wiem. Po to chcę iść do lekarza, aby on zweryfikował miejsce, w którym jestem. Po to chcę iść do lekarza, aby on mi powiedział. Doskonały, jedyny lekarz. Mój architekt, który mnie stworzył, aby powiedział, co mi dolega. I dał lekarstwo, które pozwoli mi wstać i iść i błogosławić. Błogosławić tych, którzy są wokół nas. A Jezus, kiedy to uczynimy, nas zaskoczy. Przyjdzie do nas niespodziewanie. Tak jak zaskoczył uczniów, którzy byli w łodzi, kiedy do nich przyszedł. I wiele, wiele innych fragmentów, kiedy Jezus zaskakuje. Kiedy Bóg zaskakuje. Kiedy wydaje się nam, że jest nam trudno, że jesteśmy w beznadziejnej sytuacji, albo zaczynamy wątpić, że idę we właściwym kierunku. Panie Jezu, proszę, dokonaj korekty w moim życiu. Poprzez słowo, poprzez to, co Panie pokazałeś i tak jak powiedziałeś tutaj do tego tłumu, który za Nim podążał. Nie podążajcie za chlebem, nie podążajcie za tym, co chcecie dla siebie, ale podążajcie za mną, za moim słowem, za moim przykładem, abyście wierzyli w Tego, który mnie posłał. Czyli żebyśmy wierzyli w Boga, Boga Ojca, który posłał Jezusa, a który pokazał nam właśnie na Niego. I cała służba, całe życie Jezusa było temu podporządkowane. I nigdy nie poszedł na kompromis. Nigdy nie poszedł na ustępstwa. Nigdy nie posłuchał człowieka, żeby zmienić swoje powołanie, żeby zmienić to, do czego Jezus wiedział, że jest przeznaczony i do miejsca, do którego chce dotrzeć, dotarł. Psalm 143:10. Naucz mnie czynić swą wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem. Niech Twój dobry duch prowadzi mnie po równej ziemi. Panie Boże, ja się o to chcę modlić dzisiaj.
abyś nauczył mnie, nauczył też nas, jak spełniać Twą wolę, Panie. Jak móc powiedzieć każdemu, że Ty jesteś Bogiem i oprócz Ciebie nie ma innego. Aby Twój Duch prowadził nas bezpiecznie po tej ziemi. Panie, wiem, że czasami trzeba przystanąć, wiem, że czasami, Panie, trzeba cofnąć się wstecz, ale tylko po to, żeby wyciągnąć wnioski i spojrzeć z podniesioną głową przed siebie. Panie Boże, chcę Cię prosić, aby jeżeli teraz jest w naszym życiu coś, co oddziela nas od Ciebie, albo że jesteśmy w takim stanie, że wydaje nam się, że idziemy za Tobą, a tak naprawdę idziemy za Tobą, ponieważ jest nam dobrze, jest fajnie, jest wesoło, jest kolorowo, a tak naprawdę nie podążamy za Twoimi słowami, nie podążamy za cudami, które czynisz. Panie Boże, jeżeli tak jest, dokonaj korekty w naszym życiu. Panie Boże, ja chcę się temu poddać. Chcę, Panie, aby Twoje Słowo prześwietlało moje życie i życie każdego z nas, aby Twoje Słowo wręcz obnażyło wszystkie jakieś problemy, które są w moim życiu. I wiem, że tak jest. I wiem, że Twoje Słowo jest żywe i skuteczne. Żywe i skuteczne. Dlatego, Panie Boże, chcę, abyśmy mieli i znaleźli czas na to, żeby poddać się badaniom. Panie, uczyń to w naszym życiu. Proszę Cię, daj nam czas, abyśmy taką analizę mogli zrobić. Panie, i teraz, kiedy będziemy spożywać Twoją wieczerzę, też, Panie, chcę Cię prosić o to, żebyś pokazał nam być może jakiś problem, który dzisiaj powinniśmy przed Twój tron przynieść. Może właśnie oko mi doskwiera, może ucho, może noga, może ręka. Abym w duchowym aspekcie był gotowy na to, byś mnie, Panie, użył. Panie, Ci dziękuję za mądrość Twojego Słowa. Dziękuję Ci za to, co przekazujesz nam na kartach Biblii. Dziękuję to też za to, co przekazujesz nam poprzez drugiego człowieka. Panie, proszę Cię, abyś teraz błogosławił nas wszystkich. Proszę Cię, abyś błogosławił dalszą część tego nabożeństwa. I ten czas, kiedy będziemy spożywać tą wieczerzę, abyśmy myśleli o tym, że to Ty jesteś lekarzem. Że Twoje ciało, Twoje krew, Twoja krew, Panie Jezu, jest tym, co nas leczy. Że poszedłeś tam po to, żebyśmy dzisiaj żyli, żeby nasze serce biło właściwie, żeby nas umysł myślał, był sprawny, abyśmy, Panie, odzyskali wigor. Po prostu. Nie jak w reklamie, ale odzyskali wigor, pierwszą młodzieńczą miłość i potrafili, Panie, za Tobą podążać. Tak jak na początku ci ludzie, którzy podążali za Tobą, widzieli znaki, cuda, rozkochali się w Twoim Słowie, a potem to zatracili. Panie, tego nie chcemy. Chcemy za Tobą podążać. I proszę Cię, utwierdź nas w tym przekonaniu, że jesteśmy na właściwej drodze, a jeżeli zboczyliśmy, dokonaj korekty. Panie, Ci dziękuję za ten czas, dziękuję Ci za Twoje Słowo. Proszę Cię, abyś nas błogosławił i też chcę Cię prosić o błogosławieństwo jeszcze naszego pastora, jego żony, abyś go przyprowadził bezpiecznie z powrotem do Krakowa i Panie błogosławił go tam, gdzie jest. Panie, proszę Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.